Kochani Państwo, tak jak zapowiadałem w szlagierowym studiu, pojawiła się pretendentka do nagród za 2017 szlagierowy rok. W tym podsumowaniu zobaczymy, co się wydarzy, a tymczasem przed Państwem Weronika. Witam serdecznie. Ja też bardzo serdecznie <gry> Ciebie witam. No, kochana, jak się kręci szlagier, więc jeszcze raz, bo w Twojej artystycznej karierze ten szlagier ma znaczącą. Wagę. Tak, tak, ma znaczącą wagę, bo pamiętasz, po pierwsze, jest ostatnim numerem na mojej płycie, co jest dla mnie bardzo ważne. Sama napisałam tekst I, i, i bardzo lubię ten utwór. Taki sentyment, specjalny sentyment do tej piosenki, także czyli... bardzo dobrze się kręci. Super, czyli taki utwór swojego serducha. Od serca dla serca dla wszystkich. I jeszcze w dodatku dobrze rozkręcony. E, a jak on się kręci w naszej top szlagier dziesiątce? Ja ci może przypomnę, Chcia ostatnio byłaś na. Dziesiątym znakomitym miejscu. I bardzo się cieszę z tego powodu. Ja sądzę, że twoja radość przenosi się w kierunku tych, którzy głosują i nie zapomną głosować dalej, aby to miejsce stało się jeszcze ciekawsze dla Ciebie i dla oglądających listę śląskich szlagierów. Chociaż dziesiątka to bardzo fajne miejsce, ja się naprawdę cieszę. Tak. Mhm. I chcesz tak zostać na dziesiątku? No oczywiście, że nie zawsze jest lepiej być wyżej, ale dziesiątka to jest bardzo fajne miejsce. I ja się tego będę trzymał. Zostańmy na tym fajnym miejscu na razie tutaj w szlagierowym studiu. A później wyżej. Się, ciągle myślę tak. Spojrzenie, tak jak z bajki, czuły dotyk rąk. Plebiscyty, konkursy, no to w show biznesie taki standard znany Tobie i Państwu zapewne. Wobec tego, Weroniko, powiedz mi, czy Ty uczestniczyłaś do tej pory. W plebiscytach konkursach, a w szczególności chodzi mi o podsumowanie szlagierowe. Będziemy mieli podsumowanie 2017 roku. Czy zdarzyło Ci się do tej pory? Jeszcze mi się nie zdarzyło, także to jest mój debiut i bardzo się z tego cieszę. No znakomicie. Dla Państwa to też debiut głosowanie na szlagiery Weroniki, ale tak wiesz, zapytam zupełnie prywatnie, jak sądzisz, Twoim zdaniem. W ogóle, czy takie plebiscyty są potrzebne? Co, co to wnosi? Uważam, że są potrzebne, bo to ludzie decydują, jakie utwory im się podobają, i tak naprawdę dają nam motywację i powody do tego, żeby tworzyć jeszcze lepsze utwory i, i zupełnie inne. Bo my chcemy, żeby nasza muzyka podobała się wszystkim słuchaczom, także uważam, że są potrzebne. A jeśli chodzi o promocję, jak, jak widzisz to, czy, czy na przykład wygrana w takim plebiscycie? To jest... Powiedzmy, że zostajesz, ja wiem, wykonawcą roku. To jest promocja. Roku. Ogromna promocja tak? i satysfakcja przede wszystkim, że wiem, że jestem na dobrej drodze i robię to dobrze. To bądź na tej drodze. A można robić lepiej. <laughs> Zawsze tak myślę. Więc jeszcze raz. Słuchaj, Weroniko, na pewno masz jakieś marzenia. Oczywiście, masz? że mam, każdy ma marzenia. A zdradzisz jakie? Nie powiem ci. Że się nie spełnią. Nie spełnią się? Nie. Myślę, że tak. Ale powiedz mi tak, śniło ci się coś yy, nocą? Ja mam zawsze kolorowe sny, wiesz. Tak? Zawsze. Zawsze. Nie pamiętam końca snu nigdy, ale zawsze są kolorowe. No to piękne kolorowe życie i kariera przed tobą. Weroniko, jak sądzisz, czy twój szlagier, więc jeszcze raz, Państwo go pamiętacie znakomicie, dotarł do takiej ilości fanów, z której ty jesteś już. Absolutnie zadowolona. Wiesz to, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak jakby y, ten utwór dotarł już naprawdę do ogromnej ilości ludzi i bardzo się z tego cieszę, i każdy fan jest dla mnie na wagę złota, ale nie pogniewam się, jak będzie ich jeszcze więcej. <grymne> Dobrze powiedziane, więc dajemy tobie szansę na to, aby go jeszcze bardziej podpromować. Ja tylko przypomnę Państwu kod teledysku: 2, 3, 4, jeden. Przekonaj, walcz o głosy, to jest Twoja chwila prawdy. Proszę bardzo. Moi drodzy, chciałam Wam przede wszystkim serdecznie podziękować za każdy oddany głos już na moją piosenkę. Jest mi naprawdę niezmiernie miło i zachęcam do dalszego głosowania, bo to dla mnie naprawdę wiele znaczy. Jestem tutaj dla Was, robię to, co tak naprawdę kocham i chciałabym tutaj zostać. Także pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam do głosowania. Ja bardzo mocno dołączam do słów Weroniki. Ale tak bardzo mocno. Nie? Bardzo, bardzo. Czyli kochani, głosujcie, głosujcie, jeszcze raz głosujcie. A Tobie, Weroniko, życzę naprawdę szlagierowych sukcesów. Dziękuję Ci za przybycie do naszego studia. A Państwu z obowiązku prezenterskiego przypomnę, że moim i Państwa gościem była Weronika. Co jeszcze? Pretendentka do szlagerowych nagród w podsumowaniu listy śląskich szlagierów za 2017 rok. Weroniko, w kategoriach wykonawca, teledysk oraz szlager roku. Pamiętamy również o kategorii debiut roku i tutaj dla Ciebie też ogromna szansa. Przypomnę także, ty na pewno pamiętasz, Weroniko, że wystąpisz podczas koncertu 18 lutego. Świętochłowica. Pamiętam? Myślę, że tak. Już się nie A. mogę doczekać. Państwo pewnie też. Dlatego głosujcie na szlagier Weroniki. Dajcie wsparcie tej młodej, znakomitej i pięknej artysty. Teraz przez ciebie nie pójdę spać już. No ale za to <grym> będziesz miała kolorowe sny. Tak. A szczegóły państwo znajdziecie na kolorowo na naszej liście szlagierowo.pl. Oglądajcie listę śląskich szlagierów. Koniecznie.